Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 23 Kariery Menedżera. Słuchajcie, mam nadzieję, że mam wyłączoną piosenkę, czyli po prostu wyciszoną na prawe na rzecz. Nagrałem odcinek, bo taka funkcja jest w ogóle w FIFA, jakby ktoś nie wiedział. Przechodzicie sobie w dźwięk i to macie funkcję wyłączną na potrzeby transmisji. No ja na przykład streamuję FIFA, nie wiem, mam włączone, mi tam się przyda. Słuchajcie, cieszę się, że mamy kolejny odcinek z tej oto fifeczki. Słuchajcie, mamy słabą sytuację, jesteśmy na czerwono w tym momencie, czyli jesteśmy zagrożeni chyba wyrzuceniem ze składu. I odnotowuje swoje wartości na rynku pracy. Więc nie wiem, czy mnie wyrzucą ze składu, ale zobaczcie, jestem na pierwszym prawie miejscu, nie? I kurde, no najnowsze cele nie wykonywałem dużo zbytnio. FL Cup muszę wygrać przynajmniej, utrzymanie wzrost tych. Bieżący rozwój, no zobaczcie, jak to mam przepierdzielone. Bardzo niski tu marki, czyli mam średni rozwój młodzieży. Więc no tutaj będzie troszeczkę przypał to zrobić. Jak sobie marcy to zrobiłem. Jesteśmy zagrożeni chyba na razie. Nie wiem, czy mnie rzucą, nie złożyłem klub, więc nie powinni mnie wyrzucić. No ale słuchajcie, zobaczymy, jak tam szkółka juniorów. W ogóle też trzeba zatrudnić juniorów przede wszystkim, a tego nigdy nie zrobiłem. No i faktycznie mam dwóch napastników, którzy no może przez to przegrywamy faktycznie. I słuchajcie, ja tak pomyślałem, że warto zrobić jakieś tam dwa składy, żeby trenować młodziaków, bo tutaj mamy młodziaków trochę, potencjał ich na razie będzie wzrastał i to faktycznie wysoko, bo jesteśmy na razie zagrożeni wrzuceniem też pracy i przede wszystkim też nas nikt nie będzie chciał pracować, przynajmniej ja nie będę pracował nigdzie, całą kierę grałem w tym moim klubie, którym założyłem. Kupimy sobie tam takich fajnych zawodników, przede wszystkim, a budżet wysoki nie mamy jakoś nazwy, to sztab szkółki juniorów muszę zobaczyć, czy tu kogoś tam mamy. Skatę dostępnego mamy i zbierzemy tak. Zbierzemy z Polski tylko. Bierzemy tylko z Polaków. Zbierzemy tylko z Polski, żeby nie było. Nie ma, zrobimy sobie skauta jednego. Na 3 miesiące niech będzie. Ty ma być to jakiś skrzydłowy. Potrzebujemy tych skrzydłowych napastników przede wszystkim. Rozgrywający. Mocny w obronie. No bierzemy tak na napastnika, tak na 3 miesiące koszt 75 tysięcy. I on będzie dostępny dopiero 23. No czyli pod koniec tego, w sam raz będzie. W sumie dobrze, gituwa. Dobra, mamy jednego skauta. Więc potrzebujemy też, nie? No, tu blokujmy. I na pewno zrobimy też widzę jakieś treningi. W sezonie drugim zrobimy na pewno dużo treningów. Bo podejdźcie w stworzyć skład. Mam nadzieję, że jak stworzę skład, na przykład młodziaków, czyli sobie cały skład młodziaków, tych rezerwowych i tam trenował innych zawodników. I wtedy nie będą większe, zobaczymy, wiecie, taki wpadę na takie wąskie na nie, tak gdzie będzie działało, ale jak masz drugi skład, to będę mógł więcej treningu robić, będę tam udawać, no wtedy tak spadziała. I wtedy będziemy młodziaków trenować. Bo tak to oni nie są, wiecie, nie mogę zrobić tam, co maksymalnie co można zrobić tam 3 treningi tylko. No jak masz więcej składów, po ile można stworzyć maksymalnie składów? Składy. Ile można maksymalnie stworzyć składów? Chyba nie dużo można tworzyć składów, a nieskończone można tworzyć. No. Nieskończone można tworzyć skautów, więc spoko. To będziemy tworzyć taki skład i sam zespół będzie trenować, cały skład nasz, nad młodziaków. Tylko trzeba do tego zrobić jakiś skład widzę oczywiście, nie? A razem będziemy mieli końcówkę, wyjazdowe mecze chyba będziemy pomijać. A pomyślałem, że ten domowy będziemy chyba grać, będziemy tylko pomijać. A mamy że przypołą sytuację, no w drugim sezonie musimy troszeczkę dużo treningów podbudować. Więc no też musimy tak na to zwrócić uwagę. Dobra. Kluczowy i Jay Osborne. Fashion Scala, ważny. Będą ważniejsze, że twoją prośbę. Dlatego, dawaj, puśćmy tego na mecz, zobaczymy. No, więc na razie mam taką przepierdzieloną sytuację. Bulton. Ten mecz spróbuję pominąć. Zdanie zespołem. Alifa muszę tu rzucić, bo chyba ma na razie tą kondycję słabą. Nie wiem, czy on może grać. Stalker, dajemy Sakale chcę dać. No chcę dać Sakalowi szansę. Zobaczcie, jaki ma 26 lat ma. Ali tak samo jest w spierdzielonej sytuacji. I za niego damy prawy skutek Bulhar. O, ja bym powiedział, nie, to nie uciekła dobry scen. Nie, może tak tego. No kurde, teraz mam przepierdzielony. No Ali tak teraz da, no to co tam będzie? No może dograć tylko na ten mecz. Automatycznie nikt mi da. Musimy wygrać ten mecz. I turny mod. Błagam. 2-2, no jak nie wyrzucą, to nie mogą mnie wyrzucić z mojego własnego klubu, no, on tak nie działa w tej FIFA. No pliska. Ale przecież to i tak wygrywam wszystko, więc no kurde. Ja jestem zagrożony. I to fest. Ja pierdzielę. Jakby to było w innym klubie, no to wiadomo, spoko. Ale tutaj będziemy grać całą trenę, całą ten. Dobra, nieważne.
Dobra. Będziemy będą kupować jakichś może agentów wolnych, sobie o tym myśli widzę. Zresztą musimy też rzucić na ten nasz skład przede wszystkim i najważniejsze, żeby dać tych słabych. O, jeden junior chce odejść. Kto to jest? Louis Hull. Dajemy go do pierwszego składu. Louis Hull. On ma 18, ale ma 58. No i zobaczcie, jak on się rozwinie później, nie? A potencjał ma na 80 plana, no to spoko. Tylko musi przynajmniej grać. Przeniesiemy do drużyny seniorskiej, czyli do naszego. Dobra. I teraz chcę jeszcze pomijać. Mam nadzieję, że w następnym sezonie uda nam się tutaj zakończyć całą karierę w sumie. Cały pierwszy sezon. O, Hulczy nas napisał. No, ale nie dopisywam na razie. A treningi potem będziemy na pomogę. Drugi sezon postaramy się treningi robić okresowe. Przed sezonami troszeczkę. O, też na pewno tak zrobimy. Zresztą nie, to trochę nam to długo zajmie. Ja pierdzielę. No to nie, no czasami treningi będziemy dać okresowe, ale wiecie, że treningi to by były co tygodnie w ogóle. To nie ma sensu najmniejszego. No to nie, no nie będziemy tak chyba dawać. Dobra. Bo to będzie długo nam zajęło. Ja zawsze przed meczem daję sobie jeden trening po prostu, żeby trenowali zawodnicy moi. Bo to jest najlepsza skuteczna metoda. Bulton. Szybka symulacja, tylko na ten mecz. No Stalkera chcę wypierdzielać ze składu, bo on już taki Stalker. No i nowy remis, kurde, no nie jest dobry wynik. No ja nie, no nie mogę tak grać, widzowie. Kurde, no teraz to mam przepierdzieloną sytuację, że jestem na drugim teraz miejscu, to nie jestem. I pod koniec sezonu zobaczymy, kto wygrał Ligę Mistrzów przede wszystkim. No właśnie, mamy przypałą sytuację i tak, więc i tak nikt nie będzie chciał mnie do żadnego klubu brać. Bo to pani popularność jest. Rotacyjny to jest. Co to za kule CLS jest, dobra. Myślę, że będę musiał pominąć. No zespół, zmieniamy troszeczkę zespół, rozwodzenie drużyną. Teraz tak, dajemy kogoś innego. Stalkera muszę wypierdzielnąć. Dam go za Osporne. No i gituwa. A skupienie mam dużo? 100% skupienia niektórzy mają. Co ty pierdzielisz? No ten ma tylko 13, dlatego że nie trenował. Właśnie, skurczybek. No dlatego, że nie trenował zbytnio ten Jay Osporne. Po tym tej kontuzji. Pomyłną kontuzję pamiętam miał. Jak ta sytuacja w tabeli? Na drugim miejscu jesteśmy. Ale punkty straciliśmy. 81 punktów będziemy teraz mieli, to musimy teraz ten mecz wygrać. Ale przypał mamy. No jak nie wygramy Ligi One, to jest przejebane już. CO?! Zwolnienia. EJ! Co teraz stanie się? Ej, no to co jest? Ej, no wyrzucili mnie! Ej, to tak to działa? No to ja chciałem zrobić karierę swoją własną, a mnie wyrzucili. Ej, nie, tak nie powinno działać. Mamy smutny odcinek, widzowie. Ej, no kurde, no bez przesady, widzowie. Ej, no kurde. Ej, no bez jaj. Ej, to nie ciężko grać się tutaj w karierę. Tym bardziej, że miałem... Zaufanie mi spadło. Ja pierdziele. Ja. Ej, no smutno mi teraz jest. Więc odprowadzę inną karierę. Futbol, do czego go kochamy. Ej, tak to działa, ja pierdziele. Ale co ja miałem zrobić, jak ja wszystko wygrywałem i nagle spadło mi to, opta, spadło mi nagle. No to już dwa noce zremisowałem i odpadłem, no ja pierdziele. No to nie powinno tak działać. No i co teraz? No nie mogę za mokę, chociaż nie, no ja muszę kierować tym moim klubem, na pierdziele. Jest tam mój tormemot. No ja picie, tutaj ja jestem BMW załam, byłem, tak? No dzień mi z własnego klubu, którego stworzyłem! No jakie gówno! Nie no, kurwa mi se jaja rabita. No to chcę dołączyć. I nie do tego tych gówniarzy trenował. Ja pierdzielę. No naprawdę!
No nic nie mogę zrobić. No i koniec, no i co ja mam teraz zrobić? Mamy to w karierę byle jakim klubem, no nic nie mogę zrobić teraz. Naprawdę. No ale co miałem zrobić w takiej sytuacji, no? Ci na to trzeba dziewać na to uwagę. O mój Boże. Czy mam teraz, no teraz są na 16 miejscu i super. A pierdziele, no. Nie wiedziałem tak, co działa w tej FIFA teraz. Zużyłem własny klub i mnie wyrzucili z mojego własnego klubu. Po prostu stos totalny. Aby mnie tam przejęli, no bo ja naprawdę tam nie odegrał. Ja pierdziele. To mogę te mecze GDL, w takiej sytuacji mogę grać faktycznie. Teraz ten mecz z tymi solami, teraz co się stanie? Dobra, będziemy te mecze symulować wszystkie. Ja nie chcę w takich klubach grać. No ja pierdzielę. Ja chciałem grać moim własnym klubem, a mnie z mojego własnego klubu wyrzucili. A nie wiedziałem, jak tak to działa. A, no się co w tej sytuacji mam zrobić? Chcę zrobić przerwę od tej serii faktycznie. No bo chciałem nad moim własnym klubem grać. No kurde, no. Swój własny klub, kurwa, stworzyłem i mi wyrzucają z mojego własnego klubu, którego stworzyłem? Tak nie powinno działać, kurwa, no. Ja pierdolę. Ja pierdzielę, no. No chcę wyjść stąd, no ja nie chcę tego klubu trenować. Ja pierdzielę, no. Oferty placu, no nie ma, no i wyrzucili z mojego własnego klubu. No spoko, że tak to działa, no ale no kurde, z mojego własnego klubu, którego ja stworzyłem, jeszcze powinienem pełnić funkcję zarządu chyba, faktycznie, no bo tak nie powinno działać. O mój Boziu. No co, no będziemy grać karierę byle jakim zespołem, no co ja mogę to, no i teraz gówno pójdę do pierwszego składu. Teraz gówno będę tu wygrywał. Ja pierdzielę. Teraz już tym bardziej nie będę wygrywał, no i teraz będę przegrywał wszystkie mecze, kurwa. Ja pierdolę. Ale wygrywałem po prostu tak wszystko i mnie potem zwolnili. No jak gówno. Ja pierdzielę kwiecie. No że będę mógł potem znowu odłączyć. No przecież no... Ja tak nie zniosę tego. Może mnie przejdą od nadzieję, że potem będą chcieli mnie. No tak to spoko, ja będę naprawiał to wszystko. Ja tutaj będę wszystkie mecze symulował, bo ja naprawdę no... Co ja na tej sytuacji zrobię? No który mam będzie grał potem w wyższej lidze, ja będę się męczył w tej lidze One, kurwa, teraz. Z tym jebanym śmieciem klubem. Teraz mnie nie rzucą z tego klubu, no i zajebiście. Mam nadzieję, że potem wróci ta oferta, potem będę naprawiał to wszystko, nie? Bo ja już... Ja będę musiał wszystkie mecze wygrać, a ja, tak jak bym wygrał, to będzie to samo, nie? Ja pierdzielę, no. Maj, że to już jest maj. Cały ten kwiecień symulowałem, ja pierdzielę. Symulujemy ten cały sezon praktycznie, no przecież to jest smutno mi teraz jest. Ja wiem, że tak to nie działa w tej FIFA, no. Ja pierdzielę. Co? Chyba to na półfinale, ja pierdzielę. O, jest ten klub z ten. Ej, dobra, może by mnie potem chcieli w sumie praktycznie później chcieli. Faktycznie, może tak być już. No to będę wszystko przegrywał. Nie ma ofert pracy. Ej, dobra, poczekamy, może potem mnie będą chcieli z powrotem. To jakbyś chciała, nawet Barcelona by nawet by mnie nie chciała na początek i tak w sumie w tym filmie, no to wiecie. Może potem będzie mi chciała pi ten, a na sensie będę naprawiał to wszystko. Jakbym miał takie coś w takim stylu, no to na pewno będę w meczu wszystkie grał. Powiem, że tak nie działa, no. Dzień przerwy jest. A koniec sezonu chyba jest. O ja pierdzielę. Cały sezon symulowałem. Ja pierdzielę, prawie cały sezon. To już jest koniec sezonu. Tu żadnego meczu chyba nie ma. Faktycznie w lidze One. To wszystko przesymulowałem. Pójdźmy teraz do innego klubu, jak będę miał. Przynajmniej może w tej lidze, kurwa, najsłabszej. No dobra, wszystkie mecze już pomigraliśmy? O, faktycznie, kurde, kiedy się ten sezon... 46 meczów, to ile tutaj jest, kurde, klubów? No w maju były ostatnie mecze, były, ale jaja. No może tak być, ale to jest, który mam teraz, maj 20, czy który mam teraz? 18, to mi się żaden mecz już nie zbliża chyba. Oni zgrali Liga, ten FA Cupa wygrali United City, znaczy się. No dobra. No co teraz? Mam jakieś inne już, może będę ja faktycznie potem turnę mod i naprawię to wszystko już. Ale nie będą mnie chcieli, nie?
No będziecie mieli z własnego klubu, którego stworzyłem, no ja bym myślał, tak nie działa, to na sensie będę to naprawiał wszystko, bo to jest klubu niestworzony. Nie powinien, to ja jeszcze powinienem pełnić funkcję zarządu chyba. Dostałem zwolnienie, kurde. No to nie wiedziałem tak, ale mogę się tego spodziewać. Ale i tak na przykład ja wygrywałem i tak wszystko, tylko że później to nagle spadło. Ja pierdziele. Ale z takim klubem miałem to wygrać, to naprawdę zajebiście. Jezus, czerwiec, ja pierdziele. Jaki to jest pojebany. Cały sezon symulowali się, mi jest smutno, wyrzucili mnie. W pierwszym sezonie. No raczej będzie, potem będą mnie raczej tak chcieli, mam taką nadzieję, że będą mnie chcieli, ponieważ ja to już przypał mam. Ja mam totalny przypał. Bo ja w tym klubie nie odegrał. A z tego koło nie mają zamiaru wyrzucać. Nawet jak przegram 1000 meczów, nie? To już jest lekkich knoszy. United City ten, PSG ten i Bayern wygrał. O, lol. A ten sezon symulowaliśmy. I widzowie, zaraz. Koniec sezonu. Mamy marzec, kwiecień, maj. No dobra. No, szybciej, szybciej, leć do przodu, leć, maleńka! Koniec wypożyczenia, o Jezu, tylko z tego ty. Koniec sezonu! Liga One, 14, 16 miejsce, Emirates Etihad ten. Mapa Jones Trophy na 6 miejscu, zajebiście. Pokaż mi powiadomienie, teraz tak. Tutaj jest ten, dla rozwoju i tym podobny. Central, tylko mamy teraz. Tabele! No cóż, no turniej mod na moim drugim miejscu był. Ja też będę miał przy oni są już w lidze, tak? Na którym miejscu są? Na drugim powinien być, że nie wygrają ligę. A na drugim miejscu, nie było aż tak źle. Turniej mod na drugim miejscu. No i weź, i w lepszą ligę, to się męczę to z tymi debilami, kurde. No i szkoda mi tego. Dobra. To jest najbardziej fajne. Baraże Ligue 1 jest też. Co to jest za ten? Bolton wygrywa. Półfinał baraże, Bolton. I fajne puchary, że dostali. What the fuck? Teraz tak. Teraz tak. UEFA Champions League wygrało Bayern z Real Madrid. Wow. Patrzcie, byłoby przynajmniej El Clasico. Zobaczcie, no tutaj nie będziemy patrzeć chyba tak zbytnio. No to Bayern to z Inter był na drugim miejscu, to nie tak? A, to jest inna jakaś tak rozpina, że co to stało? Dobra, czyli tak, czyli wygrał, czyli w tym sezonie 20 coś tam, 22-23 wygrał Bayern Monachium w Lidze Mistrzów z Realem Madrid. UEFA Europa League wygrał Manchester United. Brawo, United wygrywam, zagrałem z Superklubem. Liga Konferencji wygrał Roma, czyli drugi raz pod rząd, jak to było. No cóż, nie tak źle. Zresztą mam to pokazać przynajmniej pod koniec całej kariery całej mojej, no to pokażę wam, kto wygrywa w danym sezonie. To był sezon 20-23. No i zakończmy sezon. Ja jest mi smutno, widzowie. Ja pierdzielę. To by się płakać za ten klub. Ja pierdzielę. Zresztą będę mężem w tej lidze, one. I ja pierdzielę. Teraz sezon to naprawię. Jeżeli mnie jednak się nie są w to ja będę musiał to naprawiać wszystko. Ale i tak jakbym wygrał, to i tak by mnie wyrzucili, kurde. No z mojego własnego klubu, którego stworzyłem. No kurde. Jest mi smutno. Ja będę się mężem w tej lidze, one. Pierdzielonej, zjebanej. Kurwa, mać. Ja pierdzielę, no kurde, no, ale i tak zadanie miałem, bym musiał zadania, kurde, widzę, że bym zbankrutował na tych śmieciach. To było bez sensu totalnie. No, nie to nie robię tym bardziej, kurde, że ja bym zbankrutował za te pieniądze, kurde, no. Ja pierdzielę. No, skupiałem się na tym graniu po prostu, nie wiem, w ogóle wyzwania, i tak spadło mi, i tak, nawet jak wygrywałem, jedne duże mecze wygrywałem i nagle spadła mi ta popularność. A potem po tym meczu przegrywałem, prawie zainwestowałem, no wiecie. No mogę sobie ten mecz symulował w takiej sytuacji, jak będę w takiej sytuacji. Ale te takie sytuacje będę też będę pierdzielę. Będę wszystkie mecze będę pomijał. Pierdzielę! Zobaczyłem wam całą mi karierę. No przepraszam, będziemy musieli zrobić jeszcze kiedyś jedną karierę taką zawodnika. Tylko teraz wejdziemy w Championship od razu, nie? Bo kurde, nie chcę się tak męczyć, kuźwa. Jest to, że jedną karierę menadżera.
Dopóki wiecie, no. Pozrąbałem tą karierę menedżera. Nie chcę tej kariery usuwać, a naprawdę, no może jeszcze do mnie chcieli znowu przyjąć. Ale wątpię, kuźwa. Pierdziele, tylko będę się, będę się wstawać, będę się wszystko wygrywać, będę się na maksa mieć najlepiej, ale i tak na maksa tutaj. No, tutaj jeden mecz przegrałem i nie, no to nie wyrzucą mnie, no. Szkoda mi tego, że jak nie będą chcieli, to ja może się tam potem dołączę do tego domu, może będą mnie chcieli, błagam. Oby będą mnie chcieli, bo naprawdę ja tam chcę dołączyć do tego klubu i ja będę naprawiał go jak tylko się da. Sorry widzowie, no, ale nie wiedziałem jak to działa, że będą mi mogli wyrzucić, ale tam pisało mi, nie? A i tak brzmi jeszcze wygrywałem na początek i to samo, i mnie wyrzucili tak. No przepraszam widzowie, no kurde. Ja teraz mówię, że tworzymy jeszcze jedną karierę zawodnika na pewno, no. Czy przyjmujemy jakąś tam? Tarczę Europy bierzemy? Nie, bierzemy jakąś taką ten europejski puchar narodów. A może weźmy to. Błagam, ktoś mnie chce, błagam. Ja chcę pójść do innego klubu, widzowie. Nie chcę w tym klubie pierdzielonym grać. Nie chcę, kuźwa, nie chcę. Nie, dajcie mi, kurde, błagam. Może do mnie chcieli z powrotem. Jak będą chcieli, to dołączam, ale raczej nie do mnie chcieli, tak? Nie ma oferty, no i nawet kliknę na wszelki wypadek, no i nie ma. Może będą mnie chcieli, bo i tak są tu oferty za, wiecie, za ten, no. I tak są to oferty za Real Madrid, więc wiecie. Spoko, nie? Więc i tak może będą mnie chcieli nawet, za pierwszym razem może będą mnie chcieli nawet z powrotem. Wydadzą mi szansę, że powinni tak być przynajmniej w tej chwili. Skoro stworzyłem własny klub, to zarząd był oczywiście ten inny. Ja myślę, że to jest pewnie funkcja zarządu, ale oczywiście mnie nawet poinformowali mnie, no to nie zwracam uwagi. Następny raz będę wszystkie mecze te symulował i pomagał w razie bo no kurde. No wiecie jaka jest sytuacja. Wszystkie mecze bym się w tym meczu tym symulował, ale myślę, że mnie nie rzucą z klubu, nie? Ja tam będę wszystkie mecze pomijał, pierdzielę, ja nie chcę w tym klubie grać, no ale muszę te mecze grać, żeby tutaj wygrywać, no to wiadomo. No i oni są w Champions, chyba jestem Visa One, zajebiście, no. No przepraszam was, widzę, no przepraszam was. Dobra, widzę, no, no nie wiem co tu mam robić, na samym odcinku będziemy te mecze wszystkie pomijać, no cała kariera do dupy teraz stworzyłem, no całą kariera do dupy teraz, nie? Cała kariera poszła się pierdzielony rypać, kuźwa, rypać. Musimy złożyć jeszcze drugą karierę zawodnika, czy menedżera musi na pewno stworzyć. Przepraszam was, ale tak wyszło, kurde, no. No skąd mogę wiedzieć, że będą mnie chcieli wyrzucić, kurde, no. Myślę, że nie będą mnie chcieli, no i tak na drugim miejscu bym, widzę, no hello! Na drugim miejscu bym, to już była końcówka sezonu, oni tak po prostu wyrzucili. No kurde, no widzieliście to, widzowie, no. No i tak wszystko wygrywałem, no. No kurde, no będę na drugim stronie nagle mnie wyrzucili. Ja pierdzielę. Może widzieli, że dwa mecze zremisowałem. Przez te dwa mecze zremisowałem, to już mnie wyrzucili. No i chuj. Karera poszła się rypać, widzę. No poszła się po prostu kuźwa rypać. No cóż, widzimy się widzę w kolejnym odcinku. Zaraz nagle pewnie kolejny odcinek, bo widzimy się widzę w kolejnym odcinku. Papatki, yo.